Cześć, witam Was w kolejnym odcinku winiarskim. Dzisiaj będziemy robić wino z suszonej żurawiny. Mam tutaj około 800 g suszonej żurawiny. Na pierwszą partię pół kilo cukru, pożywka i drożdże winiarskie. Z tych owoców zrobimy około 5 litrów wina. I potrzebujemy jeszcze czarną herbatę liściastą. Ja tutaj zaparzę z 5 torebek, na każdy litr po jednej, aby dodać winu tanin. Dokwaszać nie trzeba, żurawina ma sporą kwasowość. Zaczynamy od sparzenia owoców. Przelejemy wrzątkiem w celu pozbycia się zanieczyszczeń i tłuszczu ze skórek. Używając drożdży aktywnych, musimy je uwodnić w 100 ml ciepłej wody około 30 stopni. Zostawiamy na około 20 minut do uwodnienia. Przygotowujemy syrop cukrowy i w około pół litra wody rozpuścimy pół kilograma cukru na początek. Po lekkim ostygnięciu owoce wrzucam do słoja. Ja będę fermentował w takim słoju 5-litrowym. Najlepiej jakby była trochę większa pojemność. Ja miałem taki wolny akurat. Można też użyć pojemnika fermentacyjnego. Wlewamy około litr wody. I nasz syrop cukrowy. Trochę tłuszczu z owoców zostało, ale pozbędziemy się go później. Wsypujemy pożywkę dla drożdży. I teraz zaparzymy herbatę. Zaparzę 5 torebek, po jednej na każdy litr wina. Torebka ma 2 gramy. Więc 10 g czarnej herbaty na te 5 litrów wina. I niech się parzy kilka minut. 20 minut minęło, drożdże się uwodniły i możemy je dodać do nastawu. Pamiętajcie, że w chwili dodawania drożdży nie może być za duża temperatura. Płyn musi być już ostygnięty. Teraz do naszego nastawu dodajemy napar z czarnej herbaty. I zakręcamy, czy tam zakładamy jakiś korek z rurką fermentacyjną. Wino jest nastawione. Pamiętajcie, żeby zawsze zostawić trochę miejsca, jak owoce się będą unosić, trochę piany będzie. Owoce na razie są na dnie. Pamiętajmy, żeby przez pierwsze dni codziennie mieszać takim nastawem, żeby na wierzchu nie pojawiła się pleśń. Fermentacja powinna zacząć się następnego dnia. Minęły 3 tygodnie około, tak wygląda nasze wino. Drożdże przerobiły cały cukier. Teraz jest moment na dosłodzenie wina drugą partią cukru. Na górze jest jeszcze trochę miejsca, więc dosłodzimy, rozpuszczając pół kilo cukru w pół litra wody. Przelewam syrop do nastawu. Tak wygląda nasze wino po miesiącu od nastawienia. W rurce fermentacyjnej już za wiele się nie dzieje. Co miało przefermentować, to już raczej wyfermentowało. Na dnie tworzy się osad i dzisiaj pozbywam się owoców. Odsączam na sitku. Lekko odciskam. Teraz dopełnimy słój wodą, bo składniki były na 5 litrów. Wino jest mętne,
ale teraz z czasem się będzie klarować, cząstki stałe opadną na dno. Jest jeszcze słodkie, zobaczymy czy cukier przefermentuje, najwyżej jeszcze dosłodzimy później. Teraz możemy odstawić do dalszej fermentacji, już cichej. Minęło kilka miesięcy. Dzisiaj zlejemy wino z nadosadu. Na górze pływają takie białe kawałki. To są fragmenty jeszcze z tłuszczu z owoców i dzisiaj też się ich pozbędziemy. To nie jest nic złego, nic się z winem nie stało. To nie jest pleśń, tylko ten tłuszcz jeszcze wytrącił się na powierzchni. Zlewam wężykiem grawitacyjnie z nadosadu. Na dnie został osad. Pozbędziemy się go, a do umytego słoja wlejemy z powrotem wino. Wino jest z powrotem w słoju. Jest jeszcze lekko słodkie. Cukier w całości nie przefermentował. Odstawiam, aby się dalej klarowało. Po kilku tygodniach, kiedy osad znowu się zbierze na dnie, ponownie zlewamy z nadosadu, aż do wyklarowania. Minął ponad rok. Wino już jest całkowicie wyklarowane. Zlałem jeszcze kilka razy w międzyczasie z nadosadu. Dzisiaj go spróbujemy i zabutelkujemy. Przy pomocy słoja z kranikiem zabutelkuję to wino. Przygotowałem jasne butelki, już są umyte, zdezynfekowane. Butelkujemy. Wino jest w butelkach, teraz będę je korkował. Używam korkownicy dwuramiennej i korków aglomerowanych. Wino zabutelkowane. Teraz zgrzejemy jeszcze kapturki termokurczliwe, żeby ładniej wyglądało. Zanurzam we wrzątku. I już butelka ładniej wygląda. Gotowe. Na koniec spróbujmy jeszcze naszego wina, jak smakuje. Kolor ładny, wyklarowany. Wygląda apetycznie. Przyjemnie pachnie. Czuć trochę alkohol i taką słodką owocowość. Z lekką kwasowością, jakby takie dzikie owoce. Bardzo ciekawe wino. Wyszło takie półwytrawne, cukru niedużo zostało. Bardzo dobre wino. Smak jest taki złożony dość. Dobrze, że dodałem trochę tej herbaty liściastej, czarnej, bo bez niej mogłoby być trochę płytsze w smaku i te taniny tutaj są w tym winie potrzebne. Czuć smak żurawiny, ale fermentacja zdecydowanie zamieniła go w taki smak winny. Bardzo ciekawe. Jak macie dostęp do owoców suszonej żurawiny, to polecam, żeby sobie nastawić, szczególnie zimą, jak nie ma innych owoców. Jak ktoś chce słodsze, to można trochę bardziej dosłodzić. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam również do obejrzenia innych odcinków z przepisami na różne ciekawe wina i nalewki. Pozdrawiam.